Witam Was już serdecznie. Dzisiaj obok mnie koza, czyli pomówimy sobie troszeczkę o algorytmach. Tym razem będziemy analizować bardzo prosty algorytm podnoszenia do potęgi. No, wydawałoby się, co tu podnosić do potęgi? Przecież na to są odpowiednie funkcje, które, które są w językach programowania, a poza tym, tak naprawdę, to przecież. No podnoszenie do potęgi to jest po prostu mnożenie. Ale parę rzeczy sobie na ten temat powiemy, dlatego żeby zastanowić się w ogóle nad wydajnością, nad tym, jak to działa i jak to funkcjonuje. No więc tak, moim zadaniem będzie napisanie programu, który podnosi do potęgi do kolejnych potęg jakąś liczbę, na przykład liczbę 3. Czyli 3 do 0, 1, 3 do pierwszej 3, 3 do drugiej 9, i tak dalej, i tak dalej. I w dodatku liczy sumę tych kolejnych potęg. No, wezmę do jakiejś tam wartości, niech będzie na początek do 10 takich potęg. No więc wydaje się to proste, bo możemy sobie zrobić, prawda, int podstawa równa się 3, int wykładnik. Równa się, albo nawet nie trzeba, możemy zrobić sobie pętlę, tak. For, int, y, wykładnik, już damy w skrócie w, od zera do w, powiedzmy, niech będzie do dziesiątej potęgi w. Plus plus. No i chcemy sumować te potęgi, czyli trzeba by mieć jakieś int suma równe 0. No i tutaj możemy skorzystać z funkcji bibliotecznej Java w każdym innym języku również tego typu rzeczy są, czyli math pow podnoszenie do potęgi, czyli podstawa do potęgi w wykładnik. No i to jest wynik i ten wynik suma to się równa suma plus to podniesione do potęgi. Mogę sobie to nawet tutaj wrzucić jako zmienną float dlatego że potęga nie musi być całkowita tu w zasadzie by mi wystarczyło int int potęga to się równa to przy czym java będzie mi krzyczała że zwraca funkcja pow zwraca Zwraca mi float'a i nawet proponuje mi tutaj Eclipse, dodaj rzutowanie na integer, czyli dodajemy rzutowanie, wymuszanie, żeby ten wynik miał obcięte to, co jest po przecinku. No, 3 do dowolnej potęgi nigdy nie będzie miało po przecinku, nic, więc tu nic nie tracę. Natomiast gdybym miał na przykład podstawę rzeczywistą, typu float czy double, no to musiałbym tu oczywiście na dublach się poruszać. No i mamy suma plus potęga. Możemy sobie tu wypisać. No i na samym końcu uruchamiam. No tu mam z boku konsolę ustawioną. No i mam kolejne potęgi. 3 do 0 to 1, 3 do pierwszej to 3, do drugiej 9, do trzeciej 27. Mam to pięknie zsumowane, zadziałało. Oczywiście zadziałało, tylko popatrzcie co tu się dzieje. Za każdym razem podnoszę to do potęgi i w dodatku wykorzystuję funkcję z Java. Czyli co się musi stać? Program musi w tym momencie się zamrozić, musi zostać wywołana funkcja gdzieś w pamięci mat, pow, muszą być przekazane do niej te wszystkie parametry, ona wylicza potęgę i zwraca wynik. No, Jeżeli operujemy tutaj no, na dziesięciu potęgach, mamy szybki komputer, podnosimy do, do niskich potęg, no to co tu chcieć więcej? Działa, działa. Czek, jest, gotowe. Natomiast zastanówmy się, co się dzieje, jeżeli za każdym razem liczymy potęgę, a przecież na przykład 3 do dziesiątej to jest 3 do dziewiątej razy 3. 3 do 9 to jest 3 do 8 razy 3. Czyli przy każdej następnej potędze tak naprawdę wykorzystujemy coś, co już wcześniej zostało wyliczone. To po co to liczyć od nowa? Tak? Na początku było 1, potem było 1 razy 3, razy 3, razy 3, razy 3, razy 3. Czyli mogę sobie to zoptymalizować i w ogóle nie wołać tej funkcji potęga. Tylko popatrzcie, mogę sobie zrobić na początku, że int pod to się równa 1. Zaczynamy już teraz od 1. No i co? Potęga, tylko żebym najpierw wypisywał, a potem liczył, tak? O, no najpierw wypisz, a potem tu. Podęga to się równa potęga razy podstawa. No, i spróbujmy to uruchomić. Wynik jest dokładnie ten sam. 1, 3, 9, 27, 81. Nie zauważyliśmy po, y, przyspieszenia, bo, tak jak mówiłem, przy tej małej liczbie, y, liczbie y, potęg, przy tej małej liczbie przebiegów tej pętli, y, to no, nie zauważymy specjalnie. Ale jest różnica w podejściu. Tu, w tym miejscu, w poprzednim przypadku, miałem wołanie funkcji. Funkcji bibliotecznej, funkcji, która liczyła potęgę np. 3 do potęgi 2 874. Ona to musiała policzyć. Jak mam 3 do potęgi 2 874, dodać 3 do potęgi 2 875, to po co mam dwa razy liczyć? Jak wystarczy ten poprzedni wynik pomnożyć przez 3. A to mnożenie na pewno będzie szybsze, na pewno będzie wydajniejsze niż obliczanie potęgi od 0. Dlatego w wielu zadaniach, kiedy możemy to rozbić nie tylko przy potęgach, ale na przykładzie potęgi to pokazuje, gdzie możemy rozbić nasz algorytm tak, żeby nie wykonywać pewnych operacji wielokrotnie, tylko skorzystać z czegoś, co już na nam na, na policzone, to zdecydowanie warto tak robić. Tyle w tym odcinku nie był on jakiś specjalnie skomplikowany technicznie, ale chciałbym, żebyście o tym myśleli. Często. Młodzi adepci programowania nie myślą o tym w ten sposób. A, dobra, działa, sprawdziłem, przetestowałem, nawet dla dowolnej wartości działa i, i, y, i y, y tyle. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć i pa.